Witajcie. Dzisiaj znajdujemy się na trasie Kościerzyna w tamtą stronę, Chojnicy w tamtą. No i tak sobie właśnie przemierzam Kaszuby w celu odnalezienia jak największej ilości miejsc pamięci. No i okazuje się, że właśnie na takie jedno trafiłem. Mamy piękną tablicę informacyjną. Znajdujemy się w miejscowości Męcikał. I cóż, no tutaj w tym miejscu stacjonował oddział partyzancki CIS. Około tam 12 osób tutaj liczył, mniej więcej. Z tego co zdążyłem już wyczytać sobie na tej tablicy informacyjnej. Sorry za hałas, o jakieś motorki, sorry za hałas, ale no tutaj jest dość ruchliwa droga. Tutaj mamy szkic i taką jakby rekonstrukcję bunkra tegoż oddziału. Mam nadzieję, że tam się dostaniemy. No, a cóż, a tutaj historia jest taka, że no tutaj 21 marca 1944 roku ten zielony pałac, jak nazywano właśnie ten bunkier, otoczyły oddziały Wappen-SS z wielkich hełmów oraz policji w sile 350 ludzi. Po nierównej walce, która trwała do dnia następnego, poległo 7 partyzantów. Dwóm udało się wydostać z okrążenia. Byli to Henryk Grabosz i Jan Bronka. Zginęło też 13 Niemców. Wielu odniosło rany. Partyzantów zagrzebano tuż przy bunkrze. 13 listopada 1945 roku ekshumowano zwłoki, które następnie pochowano na cmentarzu ofiar zbrodni hitlerowskiej w Brusach 25 listopada 1945 roku. A dokładniej tutaj jeszcze coś więcej troszkę o historii tych oddziałów partyzanckich. No, dowódcą ogólnie nazywało się to Gryf Kaszubski, cały oddział partyzancki. Założycielem i dowódcą był porucznik Józef Dambek oraz ksiądz pułkownik Józef Wrycza. Komenda powiatowa Gryfa znajdowała się w leśnictwie Młynek niedaleko wsi Asmus, a jej komendantem był leśniczy Jan Wińczyk, pseudonim Zagłowa, jednocześnie dowódca oddziału partyzanckiego Młynki. Maja 1943 roku oddziały żandarmerii i Waffen-SS otoczyły teren leśniczówki i pojmały Zagłobę, który następnie został zamęczony na śmierć. Rozmawiałem już tutaj z miejscowymi i tutaj pozdrawiam, może będą kiedyś tam oglądać ten filmik. I właśnie tam wytłumaczyli mi, jak dojechać do tego bunkra. No i okazuje się, że znowuż trzeba zboczyć z trasy i poszukać tego miejsca, żeby wam pokazać. Dla uczczenia pamięci poległych partyzantów: Jan Wirkus, Józef Dorawa, Józef Morozik, Leon Schutenberg, Franciszek Lesman, Edmund Kroplewski, Stanisław Przytarski. Piękna flaga. Ostatni taki rzut tutaj na pomniczek i lecimy szukać bunkra. No, jesteśmy w okolicach Męcikału. Już właśnie tutaj widzę, że chyba jestem na miejscu. Tutaj mamy taką furteczkę. Nawet stoję jak na rowery. A my sobie idziemy zobaczyć te bunkry. Ładna tablica informacyjna.
oddziały partyzanckie na terenie Pomorza Gdańskiego 39-45. No, kilka oddziałów tutaj jest. Oddział partyzancki Gryf Pomorski AK, pierwsza Armia Wojska Polskiego, oddział desantowy Armii Czerwonej. No bardzo ładnie, a my idziemy sobie już dalej. Miejsce spoczynku tych partyzantów. Sorry, że się tak trzęsę, ale właśnie mnie już jakieś robactwo dopadło. Trzeba się obgonić delikatnie. No tutaj mamy tą samą tablicę co przy pomniku, którą już wam wcześniej pokazywałem. Mamy jakieś zarysy pomniczków jakichś. Ależ tu tego robactwa jest, kurczę, raz. I tutaj mamy zarysy bunkra partyzanckiego Zielony Pałac. Sobie jeszcze tutaj obejrzymy najpierw te tablice. No, tu jest wszystko opisane o niemieckiej obławie. Właśnie oddziału Waffen-SS. I tej policji. No, tu jeszcze mamy przykład niemieckiego niezbędnika, nieśmiertelnika, przepraszam. Kurde belas, ile tego robactwa, no. No i zobaczcie, tutaj już mamy zarysy tych bunkrów. Widzę, że tam sobie chyba można wejść, bo są jeszcze tablice informacyjne. No tak. Tam jest wyjście awaryjne. Tutaj mamy spiżarnię. Dobra, wchodzimy do środka w takim razie. Tam mamy wyjście awaryjne. Tu mamy studnię.
ceglany piecyk do pieczenia chleba. Tu jest to ten kawałek, który już Wam pokazywałem. Tutaj mamy dzwonek alarmowy. W tym miejscu wisiał oryginalny dzwonek alarmowy rowerowy, połączony z sznurkiem biegnącym do włazu. Dzwonek odnaleziono podczas prac rekonstrukcyjnych w październiku 2016 roku. Tu mamy oryginalne słupy nośne jeszcze, bo to już jest reszta rekonstrukcja. Tu mamy oryginalne mieszkalne pomieszczenie. No, były też kobiety, łączniczki. No, tu mamy Józef Dorawa w przebraniu niemieckim. Mamy zdjęcia przedmiotów, które były znalezione tutaj. O, widać, że tu mieli chłopacy zaopatrzenie. A jest i ten dzwonek, klucze, nie klucze. Ekshumacja i pogrzeb partyzantów Cisa. Teraz żałuję, że nie zatrzymałem się tam w Brusach. Nie wstąpiłem tam na te mogiły, ale już nie będę wracał. Ale tu jest tak pięknie, że jeszcze nie raz tutaj wrócę. Wyjście awaryjne. O, tu mamy wyposażenie. Powielacz, radio, maszyna do pisania. Tu mamy aparat fotograficzny. Drukowanie ulotek. Tu mamy trzech z partyzantów. Czterech nawet. Tak. Razem chyba z dziewczynami swoimi. Myślałem, że to będzie krótki wypad, a tu się okazuje, że jest co oglądać. Tam jeszcze mam jakąś tablicę, to jeszcze się udamy do tej tablicy tylko. O. Drewno, mąka, kartofle. Czyli tutaj był jakiś magazynek żywnościowy. Struktura organizacyjna Tajnej Organizacji Wojskowej Gryf Pomorski. Tam jeszcze mamy jakiś nagrobek. A, i tu jeszcze, zobaczcie, najważniejsza rzecz. Latryna. Kurczę, po tych deszczach mokro, cały się upaćkałem. A, i tutaj mamy
Jeszcze dół pozostał, tak jak widzicie. Miejsce pierwszego pochówku 7 partyzantów z oddziału CIS. Dobrze. Z tego miejsca już chyba będzie wszystko. Także cóż. Teraz to już chyba widzimy się w okolicach Chojnic. Trzymajcie się i do następnego.